W zimowe dnie niestety do kosztów wprowadzenia warsztatu elektronicznego trzeba doliczać koszty jakiejś tam energii, czy to gazowej, czy energii elektrycznej na ogrzewanie warsztatu. A co tutaj chciałem Wam pokazać? Mamy zakres od 550 do 1600 kHz i na tym zakresie pracuje tutaj antena ferrytowa, której schemat połączeń widzicie tutaj. I generalnie z anteną ferrytową jest taki szczegół, który Wam zwrócę podczas montażu. Pewnie już widzieliście ten moment. Ja po prostu Wam zaznaczę podczas montażu, w którym momencie powinienem zwrócić uwagę na to. Tu wystaje kawałek przewodu. Tu wystaje kawałek przewodu. Na szczęście te dwa przewody są jeszcze podłączone. Ktoś wykazał się nieumiejętnością podczas demontażu tego urządzenia i po prostu te przewody pozrywał. Z tego powodu też widzicie, że moja poprzednia praca polegająca na wyciąganiu tej płytki, ostrożnym wyciąganiu tej płytki drukowanej, żeby sprawdzić kondensatory, wyczyścić przełączniki, mogła się odbyć w sposób prostszy. Po prostu mogłem to rozebrać, bo tak czy siak linijkę, znaczy sznurek od skali, musiałem zdjąć. Wygląda to tak, że muszę odlutować tą antenę tutaj ferrytową, odwinąć tą izolację tutaj, spróbować dolutować jakiś przewód, który będzie odporny na zjawisko naskórkowości. Pamiętajcie, że tutaj są już dosyć wysokie częstotliwości. Można się przyjrzeć, jak ten drucik wygląda. Nie wiem, na ile to ten aparat jest w stanie Wam wyostrzyć. Widzicie, zjawisko naskórkowości w takich przewodach już występuje. I dobrze jest, kiedy, no tu widzicie, one są dwa licowane przewody owinięte razem. Dobrze jest, kiedy te przewody są do tej wysokiej częstotliwości przeznaczone. Nie można tutaj używać zwykłych drutów. Ja wiem, że cewka jest takim drutem nawinięta, no ale to jest cewka, ona ma jakieś tam zadanie swoje do spełnienia. Natomiast przewody połączeniowe między anteną ferytową a płytką drukowaną powinny wyglądać w odpowiedni sposób. No cóż, gdzie tu już zdążyłem trochę zabezpieczyć, tu była rdza przed tym. Jeszcze tylną ściankę muszę tam gdzieniegdzie przelakierować, dlatego po prostu no, czeka mnie lutowanie tych wszystkich elementów. Muszę to rozlutować i wymontować tylną ściankę i polakierować ją. To będzie zadanie w przyszłości, a teraz muszę skupić się na wyszukaniu odpowiednich przewodów. Bo to nie mogą być takie tam zwykłe przewodziki tego typu tutaj. To musi być odpowiedni przewód tutaj. Jak widzicie, tutaj także jakieś pęknięcie występuje. Może to było ściągane, no trudno mi powiedzieć. W każdym razie muszę te szkody usunąć. Sony sugeruje, że przy demontażu tych gniazd należy po prostu porozwiercać nity. No dobrze, rozwiercę nity, a potem założę zwyczajne śruby. Nie jest to jakimś błędem, ponieważ tak mówi o tym instrukcja serwisowa tego urządzenia. Moja decyzja o zdjęciu panelu tylnego została wywołana tym osadem rdzy tutaj. To po prostu trzeba wyczyścić, żeby dalej nie korodowało, stąd muszę usunąć wszystkie gniazda, a potem je założyć od nowa. Także pracy mam więcej niż zakładałem na początku, stąd demontaż w całości. Jak widzicie, czasami potrzeba takiego urządzenia, żeby wyjąć gniazda i zrobić porządek z rdzą. No, zobaczcie. Gdybym tego nie wyjął, widać ostrość, widać. Gdybym tego nie wyjął, to bym nigdy tego nie wyczyścił. I walory tego radioodbiornika, no, byłyby pogorszone, że żeby się kiedyś skorodowało, poszłoby na chassis główne. A tak, no niestety, musiałem rozebrać całość. Jak widać, to subchassis nie jest brudne. Ja je wymontowałem.
Tylko przelakierowałem sprayem, jak to się u nas mówi, czyli tak powiedzmy po prostu farbą w sprayu, farbą aluminiową, ogniska korozji. Teraz już po tym zabezpieczeniu nic się nie będzie z tym chassis dziać, dopóki farby antykorozyjne nie puszczą zabezpieczenia. Te gniazda, to gdybyście chcieli je polerować, pamiętajcie o tym, żeby wyciągnąć je ze środka tutaj, z tego plastiku, po to, żeby nie rysować tego plastiku. Ja widziałem na zagranicznych filmach youtuberów, chyba z Ameryki, że elektronik, technik czyścił te gniazda przymocowane do obudowy, porysował przy okazji obudowy. Natomiast gniazda głośnikowe są osadzone przez roznitowanie z tyłu tego gniazdka, więc myślę, że po prostu wytnę te śruby i założę nowe. Tutaj mam niedawne zakupy i gniazda głośnikowe Auden 27 zł kosztowały. Myślę, że to nie jest duży wydatek. Jak widać, gniazdo będzie idealnie pasowało. Co prawda są dosyć wąsko, ale mają możliwość włożenia wtyków bananowych i taki sposób podłączenia głośników tutaj będę zalecał. Generalnie nie widzę sensu zamalowywać tego, bo tam było gniazdo, i tutaj tego, bo to stanowi kontakt. Zajmę się tylko tym, a do tego użyję farby podkładowej i farby w sprayu na wierzch. Jak będzie farba podkładowa, będzie lepsze zabezpieczenie przed korozją. Zabezpieczone taśmą malarską, zwłaszcza te napisy tutaj, i można przystąpić, bo to też polakieruje, można przystąpić do malowania. Chyba nikomu nie muszę wyjaśniać, że powierzchnie malowane należy odtłuszczać, tak? Czyli acetonem na przykład. Do wyschnięcia. Zrobiłem questy poboczne. Mogę teraz zająć się tą nieszczęsną anteną. Tu sobie już odkleiłem ten element. Jak widzicie, jednak to jest przewód wysokiej częstotliwości. To jest taka specjalna plecionka bardzo cieniutkich przewodów ze sobą. No i teraz to tutaj muszę odizolować i podobną plecionkę tutaj dolutować i ładnie to zaizolować. Tu mam ten czarny przewód, więc wszystkie przewody mam na wierzchu, tutaj nie muszę tego rozklejać. No niestety moje nadzieje były złudne, przewód jest uszkodzony i jeden z tych przewodzików muszę go polutować i chyba trzeba by to wsadzić jakąś plecionkę albo nie wiem, wymyśleć coś, koszulkę termokurczliwą, żeby to mi się niestety tak nie zrywało. No cóż, myślałem, że na tej starej płytce radioodbiornika DSP301 znajdę taką antenę z przewodem, ale niestety nie znalazłem. Będę musiał zakupić kawałek srebrzanki, no chyba, że jeszcze gdzieś w tamtych, widzicie, tu jest bałagan, ja wiem o tym, pokazuję wam swój bałagan, ale to jest bałagan zamierzony, tam gdzieś są przewody jeszcze za tym grzejnikiem i może znajdę taki przewód, żeby tam zesztukować. Jest zrobione, ta taśma izolacyjna jest tylko po to, żeby mi się te przewody tutaj nie urwały, te doklejone, te dolutowane znaczy się. O, mamy zrobione, więc mogę teraz tuner wyczyścić z kurzu i zająć się tamtą płytką, ale tu jeszcze zanim nie przejdę do dalszej części, trzeba by sprawdzić kondycję kondensatorów. Bardzo często pomijany element, kondycja kondensatorów w tunerach radiowych. Tak czy siak, będzie trzeba sprawdzić, czy ten tuner radiowy jest zestrojony poprawnie. No, przy okazji można te kondensatory powymieniać. Lakier jest czarny mat.
No i chyba dobrze. Jeszcze poprawka. I teraz jest dobrze. Krawędzie te też są polakierowane. Dobrze, niech sobie to przeschnie. Musiałem sobie na tym PCB pozaznaczać, gdzie są minusy. Więc zanim nie wylutujecie jakiegokolwiek kondensatora, zawsze sprawdźcie, czy macie poznaczaną polaryzację. Jest to kondensator 100 mikro na 16 V. Umieszczam go w mierniku. Blans. I robię pomiar. Żeby sprawdzić jego kondycję, naprawdę... O, mamy już zrobiony pomiar. No szybko. Mamy tak, 107 mikro w tolerancji. 2,1% V loss. No, może być. Na 16 V 100 mikro powinien mieć 0,6 maksymalny ESR. Ten ma 0,32, więc jest idealny. Takie fajne urządzenie kupiłem. I powiem, że jak na razie sprawuje się nawet fajnie. Tylko, że jedną ręką ciężko się rozlutowywuje. Tutaj mam kondensator 10 mikro 25 i niestety jego pojemność jest zawyżona. Ale ESR jest w porządku. Mimo to kondensator trzeba wymienić ze względu na pojemność. To nie jest klej, to jest elektrolit. No ale byłby jeszcze ok. Tu niestety 33 na 16 V jest w tym miejscu z tego transformatora i jego wartość jest istotna, więc 33 na 16 V musimy taki zachować, jeżeli chodzi o pojemność. Jeszcze raz sobie sprawdzę, jaką tam miał pojemność, bo wydaje się, że to nie jest elektrolit, tylko klej. I jeżeli będzie ok, to zostawię ten kondensator. Trzydzieści dziewięć, 10% to jest 3, 20% jest 6. Niestety, kondensator musi wylecieć. Mamy kolejne 10 mikro na 25 V. I niestety kondensator jest zepsuty. Tu zresztą widać, zobaczcie, na jego powierzchnię może być zniszczony. Jak widzicie, naciąłem trochę tą plastikową folię. Jak widać, kondensator wylał. To jest sobie 100 mikro na 16 V. 116 mikro, czyli jeszcze jest w zakresie tolerancji, można powiedzieć. I 100 mikro na 16 V ESR powinien mieć poniżej 0,6 Ohma. I ten kondensator taki ESR ma. Obejrzałem sobie kondensator, wygląda na zdrowy. Tak to jest z tymi kondensatorami, które mają wiele lat. Ten jest z lat 70. No i kondensator generalnie tak wiekowy już trzeba obejrzeć. Nie każdej firmy, no ale ja mówiłem wam w filmie o Cifonie, że nie zawsze kondensatory 40-letnie ulegają awariom. No ale jak widać, wszystko zależy od serii produktu. Są partie, które są gorzej wyprodukowane, a są partie, które są doskonałe. Kolejny 34 też wygląda podejrzanie. Ale zobaczmy. 33 mikro na 16 V. O i widzicie, muszę dopisać drugi do zakupów. Tutaj mam 33 mikro, ale na inne napięcie, na 10 V. Jak widzicie, jednak warto sprawdzać kondensatory w tunerze radiowym, jeżeli chcemy doprowadzić urządzenie do porządnego działania. To jest 47 na 16, zawyżona pojemność. To by było o 10 mikro mogłoby być, nie? No tam nie całe 10 mikro, no a jest zawyżone o 11 czy 12 nawet mikro. Także do wymiany. Tutaj mam takie miejsce, gdzie był
lutowany 10 mikro25V. Strasznie oklejony klejem jest. No ma takie parametry, ale mam nowy kondensator 10 mikro25V, który naprawdę nie jest drogi. W związku z czym wezmę go, wymienię, ze względu na stan tutaj nie jest zachwycający, jeżeli chodzi o dół tego kondensatora. Tu widzicie kondensator, którego nóżka jest skorodowana i urwana. On był właśnie w tym samym miejscu tutaj. Kondensator było łatwo znaleźć. To jest C317, 4700 pikofaradów. Muszę taki odnaleźć w swoich skarbach i po prostu tutaj założyć. 68 minuta. Wisła zdobyła gola z Lechem Poznań. 3,3 mikro. To jest śmiech na sali. Dwukrotne zwiększenie pojemności, w związku z czym trzeba kondensator wymienić. Gdyby kogoś interesowało, co to za mecz, to był 19 grudnia między Wisłą Kraków a Lechem Poznań. Tu mamy C3,3 mikro i tu mamy kondensator 3,3 mikro. No i ten drugi kondensator 3,3 mikro też ma bardzo drastyczny wzrost pojemności, więc trzeba go wymienić. 100 mikro na 16 V, ale jak widzicie, kondensator właśnie wylewa. 1 mikro na 50 V. W tej chwili mamy pojemność prawie 2 mikro. No, w związku z czym trzeba to wymienić. Teraz widzicie, jak ważne jest sprawdzenie tunera. Z tego względu, że te pojemności, to prawda, ten już jest z sekcji AM-u, gdzieś tutaj, z fal średnich zakresu, no ale wiecie, no to wymiana takich kondensatorów jest istotna, żeby tuner dobrze się potem stroił. Potem sprawdzimy wszystko generatorem i jeżeli będzie ok, to nie będziemy nic zmieniać. I wiecie co? Wymieniłem jednak te setki. Nie wiem jak on, ten jest dobry, ten naprawdę jest dobry, ale nie wiem jak on długo pożyje. Po prostu zróbmy utylizację. Cały tuner radiowy, kondensatory musiałem wymienić. Doliczony czas, Lech niestety przegrywa 1-0 z Wisłą Kraków. No cóż, porażka. No, skończyli właśnie. I właśnie mnie to uświadomiło, jak tak słuchałem tego mecza, że już mamy 10 wieczorem w sobotę. Prawie cały dzień siedziałem sobie w warsztaciku. No jest to jakiś tam sposób na rozrywkę, nie? Dobra, resztę skończę innego dnia. Mi zostały jeszcze te kondensatory tutaj do przeanalizowania. Do zakupu tutaj mam te 33 mikro. Tutaj jak widzę 47 mikro 25V jest, to raczej u mnie w tym warsztacie 47. Tu mamy 10. To raczej powinienem mieć. Tutaj mamy jakieś diodki prostownicze, tranzystory. Tu co mamy? 10 mikro na 50 V. Tego mogę nie mieć na stanie. I tu mamy co? 0,40. O, to możemy wymienić na polipropylena. 0,47 mikro na 50 V. Przypadkowo jednak znalazłem kondensatory 33 nano. Były poza pudełkiem z kondensatorami. Tutaj mam takie pudełka. I w środku mam części, nie? No to tak leżało sobie to obok. Dobrze. Lech przegrał, tak jak wam mówiłem. 1-0 z Wisłą Kraków. No a nam wypada zakończyć robotę na dzisiaj, bo już jest po 22. Lecą świąteczne piosenki, więc zobaczymy się za chwilę, gdy będzie poranek. Wszystkich tych, którzy myślą, że kupowanie na Allegro wzmacniaczy do renowacji jest fajnym biznesem, no chcę rozczarować. To jest cena 321 zł. No ja chciałem kupić ten spacer, bo mi się ten radioodbiornik mi się podoba, ale i tak uważam, że dałem o jakieś 150 zł za dużo. To nie jest dobry biznes. Wszystkich tych, którzy myślą, że kupię, odrestauruję, wzmacniacz i sprzedam za, nie wiem, 500 zł, to zobaczcie, 321 zł plus przesyłka z 340 zł. A w tej chwili już wiem, że za 400 zł go nie sprzedam, a przekroczyłem budżet.
bowiem w budżecie oprócz części są także koszty energii elektrycznej. Tutaj mam rozlutownicę, która mi się nagrzewa. Lutownicę zwykłą, ogrzewanie, także odpad, który muszę odessać z tej PCB, zastąpić nowym spoiwem. Tego trochę idzie. Dalej, widzicie, nie przewidywałem, że będę musiał wymienić kondensatory w radioodbiorniku, w tunerze, a okazuje się, że tak. Śruby montażowe do tego. Okazało się, że muszę zabezpieczyć lakierem dolną część wzmacniacza. To są wszystko koszty, które pojawiają się z czasem w momencie rozbiórki. W momencie zakupu nie wiecie, ile to kosztuje. Tu będzie jeszcze trzeba pastę uzupełnić. Naprawdę budżet, no tam jest 340 zł, 150 zł na renowację takiego wzmacniacza spokojnie wydam. A teraz trzeba policzyć jeszcze koszty ukryte. Także jeżeli ktoś myśli, że to jest dobry biznes, bo sobie kupi wzmacniacz do renowacji i będzie taki biznes prowadził i sprzedawał go, to uprzedzam, naprawdę ciężko jest taki radioodbiornik sprzedać za 500 zł. Dobra, to tyle przestrzegania. Wróćmy do pracy. Sprawdzam kondensatory ze wzmacniacza. Mam w tej chwili 47 mikro. Jak widzicie, bardzo dobra kondycja. Pozostałe tutaj, te małe, już sprawdziłem, ten jest ostatni. A wracając do pracy nad renowacją urządzeń, to mam taką prośbę. Jeżeli macie zamiar kupować urządzenia w cenie 300 zł, tak jak ja kupiłem tego, psiknąć do środka płynem do renowacji potencjometrów i go potem odsprzedawać, bo jak to jeden z użytkowników portalu Unitra Klub zadzwonił do takiego renowatora, który oferuje swoje sprzęty i usługi na Allegro, i zapytał, jak zostały wyczyszczone potencjometry, to osoba ta odpowiedziała, że panie, że ja potencjometrów nie czyściłem, co pan, ale w opisie aukcji jest. No, to tylko po to, żeby przyciągnąć klienta. Skoro tak macie robić, to w ogóle się za renowację sprzętu nie bierzcie. Zostawcie to fachowcowi. Tak mówię, bo bardzo często spotykam sprzęt niby po renowacji, który przynoszą mi klienci tu z rynku lokalnego i proszą, żeby coś z tym zrobić, a renowacja jest tak zrobiona, że woła o pomstę do nieba. Naprawdę trzeba się wykazać pracą i chęcią, żeby urządzenie, stare urządzenie, doprowadzić do ładu i porządku. Ja tu znowu przywarło coś. Widzicie, nie zawsze tamta rozlutownica perfekcyjnie mi ten kondensator wyciągnie. Bo pobieżny przegląd wzmacniacza mocy to nie jest renowacja. Dobrze. 10 mikro na 50 V. To tak, gdybyśmy przyjęli 10%, to jest to trochę za dużo. Ile to jest 1% z 10, to wszyscy wiemy, to jest 1, 2%, 20% to jest 2, a on ma przekroczone. O dziwo, ten 10 mikro jednak ma dobrą kondycję. Tu jest jeden taki, który się niegrzecznie zachowywał i zwiększył za bardzo swoją pojemność. Tak spodziewałem się, jednak drugi z tych kondensatorów parki tutaj jest jednak na granicy, a wymienię, tam jest przyszykowany jeden kondensator, za chwilę dobiorę drugi i wymienimy to. Pierwszy z tych dużych, 2000 mikro na 35 V. Mamy 2169, 16, nawet nie, ile to tam, zaraz policzymy, procent do góry. Ja nie jestem dobry z matematyki. ESR 200%, ESR 200% przy
jakim tam napięciu 35 V. Jest dopuszczalne 0,05%, więc teraz mam dylemat. Czy zostawić taki stary kondensator, który wydaje się być dobry. Zobaczę jeszcze ten drugi. Czy też go wymienić. Ale był tutaj strasznie poklejony. No i ten drugi. Ten drugi jest w trochę gorszej kondycji. Jak widać. Co prawda ESR mamy dopuszczalne, ale ta pojemność mi się tutaj... Zaraz zobaczymy, ile to jest procentowo. Jak widzicie, to jest 110% wartości nominalnej, 110,6. Kondensator płynie, będzie już miał się pogarszała ta pojemność, on płynie w stronę gorszych parametrów. Ma swoje lata. Co prawda, jeżeli przyjąć tolerancję dla kondensatora w chwili produkcji, no to byłoby wszystko ok. Ale mam tu wiszaje. To są bardzo dobre kondensatory. Czytałem opracowanie inżyniera Wiszaja, który ładnie opisał parametry kondensatorów w dawnych czasach i dzisiaj. I takie kondensatory tej firmy są wysokiej jakości. Po zapoznaniu się z danymi technicznymi można ze spokojem je stosować. I tamte Elny pewnie były tak samo dobre jakościowo. To może trochę gorsze niż te Wiszaje, więc Wiszaje nie były drogie, one tam parę złotych kosztowały, chyba 5-6 za sztukę, o ile mnie pamięć nie myli, więc myślę, że to będzie stosowna wymiana, zwłaszcza, że jest to kondensator na wyjściu. Ten 658 i 502, dobrze mówię? To są 2000 na 35 V, to są kondensatory wyjściowe. Od ich kondycji zależy i współczynnik tłumienia, i dynamika wzmacniacza, i wiele, wiele innych rzeczy. Więc myślę, że warto je wymienić. Te kondensatory oznaczyłem sobie jako OK, ja je potem wyczyszczę do jakiegoś zasilacza, jakiegoś tam urządzenia, które będę tutaj sobie na warsztacie montował, nadają się idealnie do filtra, więc one są w dalszym ciągu dobre. I teraz zobaczcie, gdybym pominął oględziny płytki, tutaj mam mostek, który jest spordzewiały. Gdybym pominął oględziny płytki, to bym tego nie zauważył. A to może być bardzo ważne przy działaniu tego wzmacniacza. Zresztą zobaczcie, jak ten klej starzając się powoduje korodowanie elementów. To było takie kruche, że wystarczyło dotknąć i się już rozerwało. Dlatego tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli serwis urządzenia ma przebiegać tylko na zasadzie wymiany kondensatorów i psikania potencjometrów, to nie psujcie rynku, proszę, i oddajcie takie urządzenie fachowcowi, no chyba, że chcecie się nauczyć na swoich błędach i wzmacniacz zachować dla siebie, to wtedy tak, spokojnie możecie coś takiego robić. Niemniej ważne jest, żeby oddając klientowi urządzenie, wykonać je w sposób fachowy, to trzeba wszystko wyczyścić, w sposób fachowy i rzetelny. No wyjąłem ten zasilacza, kondensator. Tutaj mam inną substancję, niż ten klej dalej tam. I zobaczmy, czy po rozdzieleniu tego się okaże, że to jest klej, czy elektrolit. No, chyba jednak klej. Kondensator nie wylał. Co jest satysfakcjonujące. Czarny jest negatyw. O, widzicie. Takie kondensatory mają ponumerowane od nóżki. Mają ponumerowane i teraz dwójka, trójka i czarna kropka mamy. Na dwójeczce mamy pojemność 2000 na 63 V. Natomiast na czarnej kropce mamy negatyw, czyli zacisk minus. Zaraz sprawdzę, jaka jest pojemność tego kondensatora. Pojemność kondensatora 2377, ale ESR, jak widzicie za tymi przewodami, jest w znakomitej formie. I z tego co wiem, te duże kondensatory z zasilaczy miały z reguły od 0 do plus 50%, więc ja mogę zostawić ten kondensator, mimo
iż tutaj mam jeden taki zakupiony na wszelki przypadek i wypadek, ale ten wydaje się być w bardzo dobrej kondycji, więc go zostawię. U mnie na kanale jest film, w którym opowiadam trochę o kondensatorach, zasadności ich wymiany, dlaczego ja wymieniam jeden kondensator, drugi zostawiam, mimo że mają podobne parametry. Tak jak powiedziałem, ten zasilacza, nawet jak ma zwiększoną pojemność, nie przeszkadza to, a nawet jest i lepiej. Natomiast kondensatory, które pracują w torze audio, muszą mieć ściśle określoną pojemność, z tego względu, że czasem ich zawyżona pojemność zawęża pasmo przenoszenia. Tam są obwody RC, które nam wyznaczają szybkość działania wzmacniacza, pasmo przenoszenia, tam są te RC obwody, pracują jako filtry. Więc pozostawiając zawyżone pojemności, możemy spowodować ograniczenie przenoszenia pasma. Oczywiście w zasilaczu nam to nie grozi. No chyba, że mamy specjalnie skonstruowany układ do podbicia niższych częstotliwości przez sprzężenie, przez zasilacz. Znaczy przez układ zasilający, dokładnie nie przez zasilacz, bo to nie idzie przez zasilacz, tylko przez obwody na płytce. Ale to już mniejsza o to. Zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. Dlatego tego zostawię tutaj, te wymienię. Miejsca, w których elementy miały skorodowane nóżki, trzeba po wyczyszczeniu zabezpieczyć. Ja tutaj mam, widać, coś takiego. I ten lakierek naniesiony na skorodowane wcześniej nóżki skutecznie nam zabezpieczy przed dalszą erozją, korozją, więc śmiało można to stosować. Mam pewność po takim zabezpieczeniu tych nóżek tutaj, że ten wzmacniacz pogra jeszcze kilka lat bez uszkodzenia tych podzespołów. A to są te nóżki, gdzie mieliśmy pokryte je klejem. Faktycznie gdzieniegdzie były porzewiałe, więc tym izolacyjnym lakierem spokojnie mogę to zabezpieczyć. No i tutaj oczywiście ten mostek i będzie grało. Niewyczyszczenie tego elementu mogło spowodować dalszą korozję, uszkodzenia tego wzmacniacza. Niepokrycie tym lakierem tych elementów także mogło być przyczyną uszkodzenia wzmacniacza w przyszłości. I w tej chwili chciałbym się odnieść do pewnego faktu, do pewnych rzeczy, które czasami czytam na Allegro w opisie wzmacniaczy. Wzmacniacz nietestowany, to wiadomo, to w ogóle nie naprawiany był, prawda? Ale czasami widzę w opisie aukcji, że wzmacniacz jest po renowacji, ale wzmacniacz jest stary i może posiadać jakieś ukryte wady i tak dalej. To wzmacniacz nie jest po renowacji. Po to elektronik robi przegląd wzmacniacza, żeby te ukryte wady, wszystkie, tak jak widzicie tutaj u mnie, znaleźć, żeby je wyśledzić. Widzicie, problem z włożeniem kondensatora jest przez tę podstawkę. O, już wlazł. I taki drucik na przykład, czyli mostek, który nam łączy cały wzmacniacz, czy inne podobne rzeczy. No, trzeba to wszystko obejrzeć. Wy, robiąc renowację wzmacniacza, dajecie gwarancję, że urządzenie będzie działać. I jeżeli w opisie napiszecie, urządzenie działa, ale jest stare i niestety może się okazać, że za 5 minut działać nie będzie, bo ma ukryte wady, o których wy nie wiecie, to po prostu nie bierzcie się za ten biznes. Ja jestem szczery do bólu w tej chwili. Robiąc takie urządzenie, musicie zapewnić jakąś gwarancję swojej usługi, że urządzenie będzie działało przez jakiś czas. To jest wasza robota, wy zapewniliście serwis i dlatego konieczne jest rozważenie, czy się pchać w renowację takich starych urządzeń. Tak jak powiedziałem, mówienie o tym, że urządzenie po renowacji ma ukryte wady i dlatego nie możecie dać gwarancji, bo tam coś się może zdarzyć, nie jest uczciwe. Jak możecie być pewni, że urządzenie, które wyszło spod waszej ręki, jest w pełni sprawne? Miernik, mierniki, oscyloskop, generatory, ten
to wyposażenie warsztatu pozwoli Wam mieć pewność, że w momencie, kiedy zrobiliście urządzenie, odpowiada ono specyfikacji fabrycznej. Ja o tym mówiłem w jakimś luźnym filmie o naprawie wzmacniaczy. Dlatego warto skupić się na takich drobiazgach. Przyszedł czas na wymianę pasty termoprzewodzącej. Jak widzicie, trzeba odkręcić radiator, trzeba odkręcić wszystkie tranzystory, odlutować je, przesmarować miejsce i zamontować to z powrotem. Tranzystory były kiedyś wymieniane albo wymontowywane i są zapastowane, fatalnie zapastowane. No i to już jest niestety do wyczyszczenia. Niestety przekonałem się także, że pady są lekko pouszkadzane, dlatego trzeba zakuć je. I to jest następny koszt nieprzewidziany. I tak przy okazji demontażu tych tranzystorów zauważyłem, że nie ma podkładek między radiatorem a śrubą. Tranzystor jest izolowany, no bo podkładka mikowa. I jest groźba zwarcia. Muszę naciągnąć jakieś koszulki, żeby odizolować potencjalne zwarcie. No oczywiście są specjalne tulejki, ale ta tulejka tutaj nie zda egzaminu. Taka koszulka, która jest używana do izolacji wyprowadzeń lamp halogenowych, w zupełności się nadaje. Po prostu utnę jej długość na grubość tego tutaj radiatora. Tak było posmarowane, niezbyt obficie, niezbyt równo. No tam widzicie już te tulejki wsadzone. No, dlatego postanowiłem to wyczyścić. Dlaczego nie lubię nakładać pasty pędzlem, to widać na załączonym obrazku. No jest nierówna. Wolę to nałożyć tym ostrzem noża, wtedy mam pewność, że jest bardziej płaska. No jak widzicie, ostrzem noża lepiej mi się nakłada pastę. Kolejną rzecz, którą zauważyłem, to pęknięta płytka drukowana. Tutaj przy tym kołku mocującym mamy miedź. I ta miedź jest tu pęknięta. Być może komuś się coś nie powiodło podczas składania. I wybrzuszenie było tego elementu, tego fragmentu płytki drukowanej. No to trzeba w tym momencie zeskrobać soldermaskę i wzmocnić drutem. Ten tranzystor, jak widzicie, ma wykwity rdzy na obudowie, więc dobrze jest taki tranzystor zabezpieczyć na przykład aluminium. Mam taki specjalny płyn zawierający aluminium w sprayu i warstwa nałożona, bo to jest jakiś tam metal, w odparowaniu lakieru nie będzie mi tutaj smażyć, śmierdzieć, a przed korozją zabezpieczone będzie. Tu jeszcze budowa jakaś. Nie wszystkie tranzystory udało się doczyścić, to tak przy okazji. Ok, teraz trzeba co zrobić? Sprawdzić, czy nie ma zwarcia. Przedzwonić obudowę do radiatora. No, do tego potrzebujemy jak zwykle miechnięcie, piszczy. Tu mam kawałek odizolowany. Żaden z tranzystorów nie zwiera. Robota wykonana prawidłowo. Wyczyszczone, podpastowane, zabezpieczone przed zwarciem i korozją. Po tych wszystkich zmaganiach z płytkami drukowanymi należy je w tej chwili wyczyścić z nadmiaru topnika. No, tamtą też. I muszę zająć się jeszcze tymi gniazdkami oraz przykręceniem do panelu tylnego wszystkich gniazd, które zdjąłem w celu zabezpieczenia korozji tego panelu. Zrobię to normalnie za pomocą śrub M3. Z podkładkami. Zobaczcie, tutaj mam tranzystor i nóżki nie ma. A sprawdzałem ten rejon. Po prostu rdza spowodowała uszkodzenie. Całe szczęście tranzystor jeszcze działa. No w pełni sprawny, oryginalny, zdrobioną nóżką i zaizolowaną, żeby przypadkiem się coś tam nie zwarło. Znalazłem jeszcze jeden rezystor 2,7 kg z porzywiałą nóżką. Tutaj jest ta porzywiała nóżka. Na tej płytce przez wzmacniacza tutaj jest jakaś substancja, bo ona, wiecie, pracuje drukiem do góry. I generalnie muszę powiedzieć, że nie da się tego domyć chemią, acetonem, myłem, nic nie zlazło.
Nie chcę tutaj uszkodzić solder maski, więc zostawię to tak jak jest teraz. Teraz mam montaż płyty tylnej. Z tych części trzeba pozakładać gniazda odpowiednie w odpowiednich miejscach. I wykorzystuję do tego takie śruby. Nie chcę stosować nitów, bo gdyby przyszło komuś do głowy wymienić to na przykład na złocone, to znowu będzie musiał roznitowywać. Jak widzicie, już wszystko jest poprzykręcane. Tak wyglądają nowe gniazdka. Przełączone jest napięcie, bezpieczniki są zakręcone, już zabezpieczone. Tu tylko nie pokrywałem lakierem gniazda, ponieważ całe jest niklowane, więc zostawiłem takie śruby, resztę zabezpieczyłem. Teraz tak, jeżeli będzie ślad na farbie, będzie wiadomo, że były rozkręcane. Zostało do zrobienia tu gniazdko. To jest taka ładna zawleczka. Trzeba ją zdjąć, tego zegara, i kółko przesmarować odpowiednim smarem. No i przesmarowałem. Bardzo gładko się teraz kręci. Jedynie co musimy jeszcze ustawić, to 5 mm od końcówki 88. Zgodnie z wytycznymi mamy odpowiednią odległość. Bardzo długo mi się robi ten amplituner. Jeszcze mam obudowę do zrobienia. I jest to czas o wiele za długi niż przewidziałem. Jest z tego czasu wiele za dużo. Wynika to z tego, że musiałem to rozebrać, mostki tu musiałem porobić, także na tej płytce. Teraz jak załączę, muszę pomierzyć, czy napięcia na tym stabilizatorze są odpowiednie. Dopiero potem zająć się wzmacniaczem mocy. Także jest trochę roboty jeszcze przede mną. Miałem 3-miesięczną przerwę, więc naprawię przy tym radioodbiorniku. Mówiłem, że jest problem z AM-ami, już je naprawiłem. Czyli to, co tutaj polutowałem, było prawidłowe. Gdzieś blisko komputer musi działać. Coś mi tylko nie gra, jeżeli chodzi o balans. Muszę to poprawić, sprawdzić. Lewy kanał gra dużo głośniej od prawego. Nie, odwrotnie, prawy od lewego. To jeszcze jest do sprawdzenia. W każdym razie po uruchomieniu bardzo ładnie gra. Jak przed ostatecznymi pracami, puszczę wam muzyczki kawałek z utworu, który do znudzenia, już mi się tak znudził, oklepany, ale no innego nie mam na tej komórce tam. Na maksa, na minimum. Chyba koniec mocy. Dobra, może być. Jest rytmiczny, fajnie gra. Jest, nawet podoba mi się to brzmienie na tych skromnych 8-centymetrowych głośnikach. Ciekawi mnie, jak zagra z pełnowymiarowymi zestawami głośnikowymi. Było wyraźnie odczuć, że uszkodzenie jest gdzieś w tym miejscu między regulatorem głośności a obwodem barwy dźwięku, tak zwana loudness, czyli tym podbiciem. Z tego względu, że ruszając tym przełącznikiem mieliśmy zmianę wzmocnienia lewego kanału. Tu powinniśmy gdzieś szukać, czyli generalnie przy wzmacniaczu. Teraz muszę uruchomić się generator, który gdzieś podłączę tu na wejście, może AUX, i po kolei będziemy badać na takich samych tranzystorach w sąsiednich kanałach, jakie mamy poziomy
Zobaczymy, może dojdziemy do tego. Myślę, że gdzieś któryś z tych rezystorów po prostu jeszcze ma oderwaną, czy tam zardzewiałą końcówkę i dlatego, albo zmianę rezystancji i dlatego mamy takie no niezbyt pozytywne wyniki. Mam przygotowany układ pomiarowy, czyli na wejście AUX obu kanałów podaję sygnał. Następnie będę mierzył wzmacniacz napięciowy, czyli wstępny. Mam na boku przewrócony wzmacniacz z tego względu, żeby mieć dostęp do tego, bo od drugiej strony niestety z powodu tego ekranu tutaj nie mamy dostępu. No i mam jeszcze generator. Sygnał 1 kHz. Na razie jest ściszony do minimum. Dobra, zaczynam badania. Będę badał sygnał na kolektorach tych tranzystorów, potem na tłumiku, potem na tych tranzystorach i zobaczymy, co nam wyjdzie. Teraz tak, musimy sobie ustawić jeszcze czułość, powiedzmy 100 mV i tranzystor w kaskocie, kolektor, jeden kanał. Co my tu mamy? 45 mV, drugi kanał 47 mV. To jest niezrównoważenie dopuszczalne. Mierzyłem kolektory obu tranzystorów. Mamy równy sygnał. Jak na razie w tym miejscu i w tym miejscu, czyli po kondensatorach i po tym kondensatorze tutaj, mamy równe sygnały. Trzeba szukać dalej. Przełączniki pomierzyć i a najlepiej po prostu pomierzyć na tym potencjometrze na wejściu, czy mamy równe sygnały. Potem na suwaku, czy mamy równe sygnały i na bazach tych tranzystorów. Po co po prostu szukać na tych przełącznikach? Można od razu tutaj się skupić na tym. Znajdziemy wtedy punkt ewentualny, gdzie byłoby coś źle. Zmierzyłem na tym odczepie i na tym odczepie, czyli dla loudnessu i mam różne sygnały. Być może potencjometr będzie do wymiany. Kto to wie? Mierzę na potencjometrze wejście potencjometru, żeby tam dojrzeć coś. 43 mV. Z drugiej strony na potencjometrze 44, to jest dopuszczalne. Na odczepie jednego 14, na odczepie drugiego 14. Oczywiście jak poruszę potencjometrem, to zmienia mi się tylko sygnał na wyjściu. Ze wzmacniacza, prawda? Natomiast tutaj mamy już jakiś problem na tym potencjometrze. Odczep źle albo co? Oczywiście napięcie wprowadzane na ten odczep jest przez obwód tutaj. I jeżeli zmieniam sygnał przez przełączanie loudnessu, to wtedy też odpowiednio mi się zmieniają sygnały na obu odczepach, tak? Ale jesteśmy w miejscu na wejściu tych wzmacniaczy i tych przełączników, gdzie mamy jakąś niezgodność. I teraz dopiero dostrzegłem, że tu mamy pęknięty rezystor. Być może pęknięcie było z mojej winy, jak coś montowałem, albo po prostu był pęknięty od zawsze, jak go dostałem do rąk swoich własnych. Więc muszę wymienić, to jest prawdopodobnie jakiś rezystor od sekcji loudnessu, bo jest tuż przy przełączniku loudness. R566 i to jest właśnie ten rezystor. No i on powoduje nam nierównomierności w działaniu loudnessu i tym samym na potencjometrze, na odczepach. W taki sposób można szybko znaleźć usterkę. Także wykorzystywanie generatora i oscyloskopu przy naprawach wzmacniaczy jest polecane. Zdjąłem tutaj, żeby wylutować rezystor, no i okazało się, że żaróweczka jest przepalona, trzeba kupić 8 V. Także podłączyłem układ na nowo, po wlutowaniu rezystora, tam mamy generator z jakimś tam sygnałem na wyjściu. Mamy wzmacniacz, ściszamy go i obserwujemy sobie oscyloskop. No, można przyjąć, że jest równo. No i mamy generator podłączony. Ale muszę jeszcze raz wyczyścić potencjometr, bo zdarza mu się zatrzeszczeć. Jak się przyglądam
tym ścieżkom oporowym i zobaczcie, jak one wyglądają. No niestety z tych potencjometrów naprawdę nie będzie nic wielkiego. To jest potencjometr głośności, musiałem go rozebrać powtórnie. Naprawiłem jeszcze wskaźnik. Okazało się, że w tym miejscu był zimny lód. Zaraz to poprawię jeszcze, bo chciałem tylko tak sprawdzić, czy to jest to, co myślę. I w tym miejscu tutaj jest dzielnik, który tu widzicie. I po prostu ten rezystor nie miał kontaktu. Lutowanie zrobione na fest. Teraz trzeba tylko to wyczyścić. No ale to już nie dzisiaj. Muszę się szykować do wyjazdu. Więc za tydzień będzie znowu praca nad tym. Wzmacniacz pograł sobie długi czas. 36 stopni mniej więcej miały tranzystory. On pograł na pełnej mocy, już żeby się schłodzić, tak jak widzicie. Ja wiem, że to jest błąd paralaksy. I nauczyłem się tak mniej więcej wyczuwać, gdzie muszę kierować strumień lasera, żeby zmierzyć odpowiedni element z odległości 30 cm. Dobrze. Pewnie już kiedyś w jakimś filmie mówiłem, że stare instrukcje mi się bardzo podobają. Zobaczcie. Wyjaśnione, jak działa demodulacja sygnału stereo. Super, nie? Dobrze, ale nie to chcieliśmy analizować. Tutaj też widać uproszczony obwód radioodbiornika. Chciałem, a to nawet to przetłumaczyłem, tylko stwierdziłem, że film mi wyjdzie ponad półtorej godziny, jak będę omawiał te szczegóły, więc i tak muszę poskracać niektóre fragmenty. Wszystko ładnie opisane, jak demontować, ale szukamy procesu strojenia. Jest alignment and adjustment procedura. Dobrze, najpierw musimy skilować lokalny FM lub AM oscylator, a potem dopiero brać się za strojenie. Serwisówka nam mówi, że jeżeli na filtrze ceramicznym mamy kropkę koloru czarnego, to częstotliwość pośrednia to jest 10,66 i jak tam widzicie, jest czarny kolor. I zobaczmy sobie, zmniejszyłem już czułość tutaj na tłumiku tego naszego generatora, żeby tak zobaczyć, czy mi się pojawi maksymalne wychylenie przy 10,66. 10,65 mamy maksymalne, 64. Musimy troszeczkę poprawić to, żeby się nam strojenie zgadzało. Tutaj jest bardzo fajna regulacja tych 10,7. Ustawiamy generator częstotliwości, przestawiamy go delikatnie, żeby uzyskać maksymalne wyjście i wtedy zmieniamy sygnał modulowany na AM-y, 400 Hz modulacja i 30%. I transformator powinien mieć, kiedy jest wyrównany prawidłowo, nie powinno być widać tych częstotliwości 400 Hz. Mam tutaj i nawet nie będę oscyloskopu pokazywał, tylko wam posłuchacie sobie. Teraz jest idealnie. I nawet tutaj, jeżeli zrobimy, to też nie mamy żadnego buczenia 400 Hz. Teraz tą cewką tutaj musimy zrobić sygnał jak największy. Ta cewka znajduje się tam. No i 127 mV to jest szczyt dla tego sygnału. I teraz muszę podnieść
to urządzenie, odwrócić i od dołu włożyć ten strojek do tego transformatora. I robię dokładnie to samo. Jest ok. Tych czynności robić nie będę, tylko je sprawdziłem. Wszystko jest ok. I zarówno pokrywanie się częstotliwości z wskazówką, jak i wyrównanie śledzenia. Czyli nie wiem, jak to nazwać, tracking alignment. No i pielęgniarki, wolontariusze. Jest ok. Finałowy mecz euro. Lekko szumi to radio. Ten tuner nie jest taki czuły, jak wydawałoby się. Ale i stereo nam ładnie łapie. Ja też mam taką podłą antenkę, tutaj widzicie kabelki. Paweł Sumiński, prezes Polskiego Związku Powiatowskiego. Przede wszystkim wszyscy są zdrowi, to najważniejsze. I niestety taki delikatny przedźwięk jest. 100 mV mam na 38 V. Jeżeli chodzi o przydźwięk zasilacza, może to ma wpływ właśnie na te głowice, trudno mi powiedzieć. No i okazało się, co jest winowajcą takiego buczenia. Tam jest taki zasilacz meblowy. I on właśnie sieje. Jest dobrze. 30 lat minęło, 300. Czyli lata 90. na antenie Radia Poznań. Choć dziś, skoro dobrze stroi, spotkanie, można składać. Będzie kilka. Tutaj jest obudowa do tego. Musiałem okleić okleiną, bo z tej strony po prostu było fatalnie, jeżeli chodzi o grubość tej oryginalnej okleiny. Miała tyle ubytków, że nie dało się tego naprawić. No a tak wygląda po zgaszeniu światła. Zgaśmy to światełko. Coś tam zagrało, niestety nie mogę puścić więcej. No. Następnie będzie pewnie zdjęcie już gotowego tunera, na końcu wam wrzucę. Także robota skończona. Trzymajcie się. Takie słowo postscriptum zamiast tych zdjęć, które wam obiecałem z obudową. Widzicie, tutaj nawet formie wkleiłem. Nie zrobię tych zdjęć, bo jeszcze nie skończyłem odnawiać forniru. To jest pierwsza warstwa lakieru. I przyjdzie jeszcze druga warstwa lakieru, a potem polerka będzie zrobiona. Nie mogę teraz tego zrobić, muszę znowu odłożyć to urządzenie na półkę i zająć się czymś innym. Wyjaśniam już wam dlaczego. Kupiłem to urządzenie w listopadzie 2020 roku celem renowacji, o czym mogliście się dowiedzieć z treści filmu. Po drodze wpadły mi do warsztatu Musica Fidelity, wpadł mi na przykład Hitachi radiomagnetofon, magnetofon Technicsa, no i to urządzenie musiało pójść na półkę jako moja własna inwestycja, jako mój własny plan działań. No i niestety dopiero w czerwcu 2021 roku mogłem z powrotem podjąć się. Po drodze tam oczywiście były jakieś 2-3 epizody, no ale w tym czerwcu wziąłem się za skończenie tego. Oczywiście nie jest to złożone, bo jak widzicie, tutaj są jakieś elementy jeszcze do poskładania, a to dlatego, że wzmacniacz jest luźny. Ta obudowa musi sobie jeszcze trochę poczekać na to, żeby ją skończyć. Nakręciłem wam na początku film 2,5 godziny długości, ale stwierdziłem, że przecież nikt takiego długiego filmu nie będzie oglądał, bo widzę po statystykach, że najczęściej te długie filmy są obejrzane w 30-20%. Zdecydowałem się podzielić film o renowacji tego radioodbiornika na dwie części i też
film, który nagrałem w styczniu. Wyedytowałem, usunąłem trochę materiału, dodałem nowości. Także widzicie, no to takie są historie z filmami u mnie, że nie zawsze są wszystkie rzeczy, które były robione, zamontowane do tego filmu, wklejone. Teraz to urządzenie czeka na stosowną chwilę, żeby wylakierować i wykończyć tą politurkę tutaj na wierzchu. Jak wygląda, widzicie, jak możecie sobie wyobrazić, jak będzie jeszcze wyglądała ta obudowa. A film kończę w tym miejscu, tak trochę z niedokończoną naprawą. Urządzenie działa, to widzieliście. Niedokończoną naprawą, on jest złożony i nie jest pomalowany do końca. Ale myślę, że za miesiąc, dwa lub trzy urządzenie będzie już gotowe. Nie chcę odkładać nieskończoność datę emisji tego filmu, tych dwóch odcinków. W związku z czym zdecydowałem się tak go pociąć, tak go pokroić, żeby esencję z tego wszystkiego, co tam naplotłem, naopowiadałem, wyciągnąć i wam przedstawić. Ile to już mówię? 3 minuty. Dobrze. Widzicie też, że kupowanie starych urządzeń, jak wam pokazałem w poprzednim odcinku na końcu, te wszystkie urządzenia były zepsute. Więc kupowanie takich urządzeń za kwotę 300 zł, potem podjęcie się renowacji, włożenie w to około 200 do 400 zł, w zależności jakie części padły. Gdyby tu mi padły tranzystory, to bym włożył pewnie z 1000 zł. Jest nieopłacalne, bo ja nie uzyskam kwoty 500 zł, 800 zł dochodu z naprawy takiego urządzenia, patrząc pod kwestią długości naprawy, która wyniosła tutaj nawet i może było ze 40 godzin, bo ciągle były jakieś niespodzianki po drodze. Tak formalnie rzecz biorąc, powinienem rozebrać wszystko do każdego tranzystora, umyć płytkę, złożyć to od nowa, wyeliminując po drodze wszystkie wadliwe elementy. Czyli wykonać montaż powtórny tego urządzenia, ale to jest przecież nieopłacalne, nikt tego nie będzie robił. Wtrąciłem też od siebie słowo przestrogi dla tych, którzy planują zająć się takimi rzeczami i też potępiłem tych, którzy zrobią do potencjometrów, odpicują z wierzchu trochę, wyczyszczą, wymienią, zrobią rekap tylko we wzmacniaczu i sprzedają jako urządzenie odnowione. Ponieważ wiele urządzeń spod takich rąk musiałem poprawiać i jest to naprawdę nużące. Dlatego potępiłem takie działanie. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać. Zapraszam do komentowania tego filmu. Myślę, że podałem wam wiele praktycznych wskazówek, na co trzeba zwracać uwagę podczas pracy nad takim urządzeniem. Nie zrobiłem pomiarów do filmu. Zrobiłem je poza odcinkiem. Urządzenie ma katalogowe dane, co mnie bardzo cieszy. Trochę więcej watów ma, bo tam niby 15, ale mi się udało uzyskać 16, ale to może być błąd pomiaru po prostu, albo wynik wyższego napięcia zasilania. Kończę. Mam nadzieję, że wam się podobał film, ten i poprzedni, że odnieśliście z tego pożytek, bo w tym celu właśnie kręcę te filmy. Nie dla własnej chwały, tylko dla waszego pożytku. Także trzymajcie się. Jeszcze tak przed włożeniem do obudowy oglądam i tu rezystor. Ja rezystorów w tym radioodbiorniku nie wymieniałem w sekcji tunera. Przeoczyłem, że jest niedolutowany. Przez cały czas jednak zwierał. No i widzicie, to jest to, że trzeba przejrzeć jeszcze na sam koniec przed zmontowaniem, włożeniem w obudowę, czy przypadkiem jakaś niespodzianka się nie kryje. No to trzeba go dolutować.